Witam serdecznie fanów Blendera. Dzisiejszy poradnik skieruję do tych wszystkich osób, które w Blenderze lubią modelować twarde powierzchnie za pomocą techniki związanej z operacjami logicznymi. Ten poradnik nagrywam nieprzypadkowo, gdyż wraz z wersją Blendera 2.91 został zmodernizowany tryb pracy z operacjami logicznymi. Teraz mamy możliwość wykorzystania dwóch ustawień. Ustawienie na szybko i ustawienie względem dokładności. Na czym ta różnica polega, wyjaśnię za moment. Zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Na początek poproszę Was o włączenie wtyczki. A więc wchodzę w preferencje, wtyczki. Chodzi mi o wtyczkę. Bultu. Jest to wtyczka na wyposażeniu stałym Blendera. Wystarczy ją włączyć, zamknąć okno i stosować. Teraz przeniosę się do widoku od góry i zaznaczonego cuba zduplikuję. Shift D. I cuba przeskaluję względem osi X. A następnie przemieszczę go względem osi Y. Przeniosę się do takiego oto ustawienia. Jak widzimy, te dwa obiekty mają taki sam wymiar względem osi Z. No i teraz przyszedł czas, żeby zastosować operację logiczną. A więc zaznaczam obiekt podrzędny, shiftem do zaznaczenia dodam obiekt nadrzędny i wybiorę operację logiczną w toku odejmowania. Co się stało? W tej wersji Blendera mamy operację logiczną wykonaną prawidłowo. A to dlatego, że wtyczka modyfikator boolean działa w trybie dokładnym. Tutaj mamy do wyboru dwa tryby: dokładny i szybki. W poprzednich wersjach Blendera ten tryb był tylko jeden. Był to tryb szybki. I wtedy operacja logiczna przedstawiała się w taki sposób. Żebyśmy mogli dokonać formalnego wycięcia, musiałem zaznaczyć obiekt podrzędny i go przeskalować. Skala Z. Ja zaznaczyłem nadrzędny. I go przeskalować, żeby mógł dokonać wycięcia. Teraz już to jest niepotrzebne. Wrócę sobie do wymiaru właściwego, a więc przywrócę skalę 1. Przełączę się na tryb dokładny, no i operacja logiczna została wykonana prawidłowo. Teraz do takiego obiektu mogę dodać modyfikator bevel i popracować nad krawędziami. Ustawię sobie tutaj krawędź 0,05.
zrobię 3 segmenty, a właściwie to 4. Tryb, metodę, wybiorę metodę kątową. Profil zostawię, a tutaj zastosuję opcję Alt. Wtedy będę miał tutaj takie zaokrąglenie na krawędzi. No i właśnie tak ten modyfikator działa. Teraz mogę do obiektu zatwierdzić oba modyfikatory. Obiekt pomocniczy już sobie ukryję. I teraz chciałbym przejść do kolejnego etapu dzisiejszego poradnika i powiedzieć Wam coś o wtyczce Bevel After Boolean. Wiele osób się żaliło, że ta wtyczka z najnowszą wersją Blendera nie działa poprawnie. Teraz to wszystko usunięto, bowiem jej twórca, Ilya Rodinkow, na swojej stronie opublikował nowy skrypt wtyczki. Bevel After Boolean. To jest ten plik. Warto go sobie pobrać i zainstalować w Blenderze jak każdą inną wtyczkę tego typu. Teraz Wam pokażę, że ta wtyczka u mnie działa. A więc edycja, preferencje, wtyczki. I to jest dokładnie ta wtyczka w najnowszej odsłonie. Włączcie sobie ją tak jak ja. Teraz do obiektu głównego spróbuję dodać Edge Loopa. Może tych Edge Loopów dodam kilka. O, tak. Wystarczy. Teraz dodam nowy obiekt. Będzie to cylinder. Cylinder będzie miał 64 segmenty. Przeskaluję cylinder względem osi Z. I w trybie edycji dodam Edge Loopy. Teraz cylinder zrotuję względem osi Y. Przeskaluję i skala X. Zaznaczę obiekt. Nadrzędny Shiftem. Zastosuję operację logiczną będącą w toku odejmowanie. Przełączę się na wtyczkę Bevel After Boolean i wtyczki użyję. Zobaczymy, co się stanie. Włączę sobie podgląd wirowy obiektu. No i teraz widzimy, że wtyczka działa prawidłowo. Dodatkowo, jakbyśmy mieli problemy z kontrolowaniem promienia fazy, będziemy mieli jakieś artefakty,
to warto pomanipulować parametrem gęstość. O, widzicie, teraz jest przykład, że mamy artefakt. I tutaj autor doradza, że w takich wypadkach nawet można z tą gęstością zjechać do zera. I wtedy uzyskamy taki sam układ krawędzi, jaki był dotychczas na obiekcie. Bowiem ja specjalnie ustawiłem sobie ilość podziałów na 4, żeby móc ten efekt uzyskać. Chociaż właściwie teraz mam do czynienia tylko tutaj 1, 2, 3 podziały. Zobaczmy, jakie tryby mogę zastosować. Spróbuję wybrać sobie operację dodaj. Jest OK. Spróbuję dodać operację wspólna część. I też jest OK. A więc można powiedzieć, że wtyczka działa. Ja jednak pozostanę przy odejmowaniu. Ja kliknę na obiekcie, no to zatwierdzę działanie modyfikatora Bevel After Boolean. Teraz już ukryję obiekt pomocniczy cylinder. No i widzicie, mam do czynienia z takim oto układem siatki 3D. Myślę, że to wszystko w dzisiejszym poradniku, co miałem Wam do przekazania, chociaż o jeszcze jednej rzeczy zapomniałem, obserwując tutaj górną płaszczyznę tego oto obiektu. Jak widzimy, tutaj mamy problem z cieniowaniem. Jestem teraz w trybie obiektowym i żeby ten problem sobie znieść, do obiektu dodam modyfikator wygładzający normalny. I właśnie ten modyfikator już ten problem zlikwidował. Dodatkowo, jak wybiorę sobie jakiś matkap, no to mam taki oto finalny produkt. I teraz już spokojnie mogę ten swój dzisiejszy poradnik zakończyć i podziękować Wam za uwagę.